Od 1 stycznia 2022 roku hotel i restauracja zostają zamknięte na stałe. Hotel z bardzo dobrą lokalizacją, posiadający kilkaset pokoi, stoi od 2 lat bez opieki. Nigdy się nie spodziewałem, że uda mi się wejść do tak zadbanego miejsca. Docieramy na dach. O kurde. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. To wszystko jest teren hotelu. Najbardziej zadbany obiekt opuszczony, jaki kiedykolwiek wam pokazywałem. Zobaczcie to. Opuszczony hotel w Niemczech. Praktycznie nietknięty. Nie wiem, do którego momentu uda nam się dojść, ale dojdziemy jak najdalej. Opuszczony hotel w Niemczech. Jeden z najpiękniejszych obiektów, jaki można odwiedzić. Wejście ewakuacyjne. Chłodnie. Do chłodni może później pójdziemy. Muszę schować latarkę.
Obawiam się jedynie, że za chwilkę zawyje alarm. I trzeba będzie w bardzo szybkim tempie uciekać stąd. Słuchajcie, jesteśmy w środku. O kurde. Bar. Chyba będę musiał tutaj wyłączyć latarkę. Przynajmniej na chwilkę. Jesteśmy w środku. O kurde. Tak zadbanym miejscu jeszcze nigdy nie byliśmy. Czasem udaje się trafić na takie miejsca. Ale to jest naprawdę duże szczęście móc dostać się tutaj. Więc bardzo łatwo można mnie zobaczyć. Zamknięte. Poszukamy innego wyjścia. Zobaczcie, nic nie jest jeszcze zniszczone i mam nadzieję, że tak zostanie. Chciałbym się dostać na samą górę. Oczywiście nie będzie to proste, ale przynajmniej spróbujemy. To jest kuchnia. To już widzieliśmy. Spróbujemy wejść drugimi drzwiami. Wybaczcie mi, że przez chwilkę nie będzie tutaj dobrego doświetlenia. Ale najważniejsze jest, żebyśmy byli tutaj niewidoczni. O kurde. Jest. Wow. Czy wy to widzicie? Jesteśmy przy wejściu głównym. Tutaj jest recepcja. Szybko przejdziemy, żeby nas nikt nie widział. Postaram się zebrać jak najwięcej informacji na temat tego miejsca. Teraz wiem jedynie, że jest opuszczone. Zobaczcie. Ale wypas. Można oświetlenie załączyć. Woda. Komputery. W tym obiekcie.
ci nie zabrano właściwie jeszcze nic. Zejście do piwnicy. Boję się, że tutaj jest cichy alarm. I ktoś nas zobaczy. Zobaczcie, tutaj nadal jest prąd, także... Także bez wątpienia jest to najświeższy obiekt, jaki odwiedziłem. Idziemy teraz do góry. Wejdziemy do kilku pokoi hotelowych. Niech będzie, że pierwszy pokój to 119, ale są pozamykane. No tak, przecież trzeba mieć klucze. Zastanawia mnie tylko, jak długo on stoi tutaj otwarty. Wszystkie pokoje będą zamknięte. Tutaj mamy toalety. A z tej strony... Chyba saunę. Tak. Zobaczcie, można tu było pobrać kluczyk i wejść sobie do przepięknej sauny. O kurde. Po prostu wypas. Tego się nie spodziewałem, tego dzisiaj. O kurde. Zobaczcie. Rewelacyjny obiekt. Ile tego jest tutaj, kurde. Dobra, spróbujemy znaleźć jakieś klucze do pokoi. Niemalże całkowicie. Idziemy do recepcji, poszukamy kluczy. Kurde. Myślałem, że tutaj będą klucze. Klucze są zabrane. Chociaż... Tu są. Weźmy pokój 53. Tylko ja widziałem tam wysokie numery, ale tak jest. To będzie gdzieś tutaj. Szukamy pokoju 53. To chyba jakieś niskie pokoje. Niskie numery. Dobra, weźmiemy niższy numer. 37 albo 39. Uwaga, gasimy.
mamy niskich numerów. Niech będzie 35, idziemy. Pierwsza doba hotelowa jest gratis. Później wjeżdżają pieski. Uwaga. Krany. Mamy pokój hotelowy. Tak wyglądają pokoje. Widzę, że ktoś zdemontował krany i lampki. Tylko nie wiem w jakim celu. Siemanko. Słuchajcie, żeby nie wprowadzać chaosu, oczywiście zamkniemy ten pokój, a klucze odłożymy. No i standardowo światło. Out. Tego jeszcze nie było. People są w hotelu. Szybka podróżka. Tutaj pewnie się włącza prąd, a wraz z nim czujniki ruchu i inne alarmy. Więc tego nie ruszamy. Zobaczcie, że jeszcze za czasów pandemii. Dobra, tu już możemy chodzić sobie swobodnie. Wejście tylko do pokoi. Spróbujemy wejść na samą górę. Zobaczymy, jak wygląda u góry. Drzwi, które są zamknięte, lepiej nie otwierać na siłę. Tutaj też mamy otwarty pokój. O kurde, ten już lepiej wyposażony. Zobaczcie, że jeszcze jest pościel, telewizor. Naprawdę jestem w szoku. Nigdy nie znalazłem jeszcze tak zachowanego, opuszczonego miejsca. Widok z góry. Wiecie co? Zobaczcie, jaki dach jest zarośnięty. Toaleta. Tak samo wyposażona jak ta wcześniejsza. Najbardziej się boję tego, że jest tutaj cichy alarm. Obym się mylił. Pokoi jest sporo. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. Wszyscy spokojnie sobie tędy jeżdżą, a Pepol sobie biega po hotelu. O, pierwsze tynki odpadają.
Kurde, zastanawia mnie, co tu się wydarzyło. Pewnie jak zajadę do domu, to już będę miał te informacje. Szkoda, że nie mogę zjechać winą. Byłyby naprawdę jaja. Dobra. Moi drodzy, przejdziemy się jeszcze ostatni raz tędy. Mocniej sauna. Zamknięte. Ktoś idzie. Nie może mnie zauważyć. Mogłoby być nieprzyjemnie. Tylko jedne drzwi są otwarte. Ale powiem wam, że mega mi się tutaj podoba. Spróbujemy, może jeszcze da się piwko nalać. Wszystko zabrali. Tutaj jest najbardziej doświetlone. Ze względu na te gigantyczne szyby. Tu chyba możemy wejść. Z tej strony jest ogród, także tutaj raczej nikt mnie nie zauważy. Więc możemy spokojnie zasiąść do stołu. Tylko, że nikt nam nie przyniesie niestety żadnego jedzenia. To, co dzisiaj znaleźliśmy, to jest naprawdę niesamowite. Numer jeden z obiektów, jakie odwiedziłem. Trzeba się tylko dowiedzieć, dlaczego jest opuszczony. Zobaczcie, że tutaj przecieka woda u góry. Nie przeszedł jakiejś inspekcji, ale to dowiemy się później już. Coś chyba w rodzaju... O kurde! Tego nie widzieliśmy wcześniej. Ciekawe, czy jest przejście do tego drugiego obiektu. Są tutaj jakieś drzwi. Klucze do pokoju. Wejście do góry. O kurde. Tutaj jest normalnie wejście. Aha. A z drugiej strony jest klamka, którą można zaczasnąć. Super. To tędy sobie wejdziemy. To mi się podoba. Schodzimy pod ziemię. Komputery.
Sejf. Sejf jest zamknięty. Gaz. Wystarczyłoby tutaj włączyć prąd i wszystko by ruszyło. Tego nie będziemy otwierać tutaj. Tutaj jakieś pomieszczenie złotej rączki. Alarm czy nie? O kurde. Piwnica też spora. Piece, które ogrzewają cały hotel. Miejscówka, ludzie. Takiego czegoś się nie spodziewałem, serio. A tutaj co? O, żarówki do wymiany. Tutaj dalsza część. Kluczyki. O, tutaj reszta kluczyków hotelowych. Chyba zapasowe. Tędy weszliśmy, ale sprawdzimy jeszcze tu na dole. Łazienka. Jakieś szatnie. Być może dla personelu. Spokojnie, idziemy dalej. Wróciliśmy, naokoło przeszliśmy. Dobra. Czyli tędy się chyba wychodziło. Tak. A my wychodzimy tędy. Trzeba będzie chyba już powoli ewakuować się stąd, aby nie kusić losu. Tak więc z recepcji pozdrawia Was Pepol i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału, a ja będę dalej szukał takich miejsc ciekawych dla Was. A teraz już pożegnamy się, także na razie trzymajcie się i do zobaczenia.